Dzień dobry, witam serdecznie Państwa i zapraszam do obejrzenia kalendarza kulturalnego przygotowanego przez telewizję Teletop Sudety. Proszę Państwa, jak co tydzień spotykamy się w kawiarence Matras i jak co tydzień będziemy mówić o wydarzeniach, które w najbliższy weekend odbędą się na terenie Świdnicy, ale i okolicy. Proszę Państwa, w ostatnią sobotę w manufakturze odbył się charytatywny bal dla Artura Klai. Bawiliśmy się fantastycznie, ale co najważniejsze, dla Artura zebraliśmy 20 200 zł. Te pieniądze przeznaczone zostaną na jego rehabilitację. Ponad 20 tysięcy złotych udało się zebrać podczas charytatywnego balu telewizji Teletop Sudety, który w tym roku odbył się na rzecz Artura Klai, świdniczanina, który cierpi na dziecięce porażenie mózgowe. Wśród gości balu, który odbył się 16 stycznia w restauracji Manufaktura, bawili się świdniccy przedsiębiorcy i politycy. Podczas aukcji licytowano m.in. miedzioryt z wizerunkiem Pałacu Prezydenckiego przekazany przez Kancelarię Prezydenta Rzeczpospolitej, srebrną paterę z wizerunkiem Kongresu Amerykańskiego, ale również dzieła sztuki podarowane przez rodzimych artystów. Dochód z licytacji wyniósł w sumie 20 200 zł. My zachęcamy Państwa do kolejnego balu, tym razem 6 lutego w zabytkowym kompleksie pałacowym Krzyżowej. Oprócz dobrej zabawy i wspaniałego menu, organizatorzy zapewniają wiele konkursów z atrakcyjnymi nagrodami, a wśród nich weekend w Krzyżowej. Jeśli już jesteśmy przy wydarzeniach charytatywnych, chciałabym serdecznie Państwa zaprosić jeszcze dzisiejszego dnia na koncert Pauliny Lendy, która zaśpiewa wraz z zespołem Kruki dla chorego Mikołaja. Czwartek 28 stycznia o godzinie 19 odbędzie się koncert charytatywny w wykonaniu świdniczanki Pauliny Lendy, która zaśpiewa wraz z zespołem Kruki oraz Dzierżoniowskim Studiem Wokalnym. Każdy, kto zakupi bilet cegiełkę, będzie mógł wygrać atrakcyjne upominki. Forum Teatrów Niezależnych to impreza organizowana przez Świdnicki Ośrodek Kultury, która skierowana jest do małych grup teatralnych, które bardzo często funkcjonują na prowincji. Jest to wydarzenie już z dużą tradycją, dlatego serdecznie Państwa zapraszam i polecam. Serdecznie zapraszamy Państwa w najbliższy weekend do Świdnickiego Ośrodka Kultury na 13. Forum Teatrów Niezależnych Transformacje. Przygotowaliśmy w ramach tegorocznej edycji 6 przedstawień teatralnych. W piątek, 29 stycznia, grupa Młodzieżowego Domu Kultury Pauza wystąpi, zaprezentuje się Teatr Dwóch Krzeseł z Wrocławia, wywodzący się z uczestników Alchemii Teatralnej i potem na finał w piątek Terminus Aquo, teatr legendarny, alternatywny, od początku transformacji, związany też z tym właśnie przeglądem. W sobotę najnowszy pokaz Alchemii Teatralnej Narodziny Świata. Potem goście, którzy po raz pierwszy będą w Świdnicy na naszym Forum Teatrów Niezależnych, pracownia Teatru Tańca z Zielonej Góry i teatr, trzeci teatr z Teatru Dramatycznego z Wałbrzycha. Spotykamy się dzisiaj w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świdnicy, gdzie trwa projekt Żywa Biblioteka. Poruszenie wielkie. Książek, żywych opowieści jest wiele i wielu uczniów, którzy przyszli, wielu młodych ludzi, którzy przyszli, aby się dowiedzieć o sobie również też, ponieważ te żywe książki opowiadają swoje historie, ale każda z nich odnosi się do współczesnych czasów, do dzisiejszego dnia. Żywa Biblioteka to międzynarodowy ruch promujący prawa człowieka i dialog społeczny. Od 2007 roku Żywa Biblioteka jest obecna w Polsce. Czytelnicy, którzy przychodzą do Żywej Biblioteki, rejestrują się, dostają kartę biblioteczną, a później spotykają się z osobami, które opowiadają o swym życiu. Młodzież chciała, żebym opowiedział, kim jestem, co robiłem. No, nie mogłem wszystkiego mówić, bo to jest dość duże, ale powiedziałem, jak poszedłem do wojska. Ja uczyłem w szkole zresztą w Świdnicy kilkadziesiąt lat, oprócz tego, że jestem oficerem. I opowiadałem o przygodach z młodzieżą, o tym,
jak ja postępuję, że bardzo lubię młodzież, że młodzież jest wspaniała, no tylko z kwestią wychowania to nie zawsze jest w porządku, aczkolwiek nie dam sobie na młodzież nic powiedzieć, dlatego oni po prostu lubią ze mną rozmawiać. Pożegnałem się tu z jedną klasą, nawet z całą klasą, bardzo mi miło, z tym swoim żywiolem. Książka o właściwie niepełnosprawności, ale o tym jeżu niepełnosprawnym, bo tak każdy próbuje się czy do nas zbliżyć i każdy się nas boi. Ja starałam się jakby przybliżyć młodzieży to, że jesteśmy tacy sami, że tak samo odczuwamy, że tak samo robimy i tylko od nas zależy to, jak będziemy funkcjonować, jak będzie wyglądało nasze życie. Największe były pytania takie, no, od kiedy jestem na wózku, co się stało, jak sobie radzę, kto mi pomaga. W najbliższą niedzielę chciałabym serdecznie Państwa zaprosić do Świdnickiej Szkoły Jogi. Tam będzie można posłuchać baśni ziemi. Kubaton to odmiana muzyki, która promowana jest w Ameryce Łacińskiej. Ja na to wydarzenie chciałabym serdecznie Państwa zaprosić w najbliższą sobotę do Wałbrzycha, do Starej Kopalni. W najbliższy weekend chciałabym serdecznie Państwa zaprosić do Jeleniogórskiego Teatru imienia Norwida. Tam premiera, którą naprawdę warto zobaczyć. Cieszą się rodzice, ale przede wszystkim cieszą się dzieci, proszę Państwa, bo już od najbliższego weekendu rozpoczynają się ferie. Serdecznie zapraszam na wydarzenia, które przygotowane zostały przez ośrodki kulturalne w Świdnicy. Ja zachęcam do tych, które będą odbywały się właśnie w Miejskiej Bibliotece Publicznej, ale o tym opowiedzą nam organizatorzy. Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy zaprasza dzieci i młodzież do uczestnictwa w otwartych, bezpłatnych warsztatach organizowanych podczas tegorocznych ferii. W tym roku podzieliliśmy naszą ofertę i kierujemy ją do dwóch grup wiekowych, do dzieci w wieku 6-12 lat oraz do młodzieży uczęszczających do gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Zajęcia mają formę warsztatów, są otwarte, bezpłatne, ale obowiązują zapisy, dlatego zachęcam, są jeszcze wolne miejsca, zachęcam dzieci w wieku 6-12 lat do zapisywania się, do uczestnictwa w feriach. Można to zrobić w wypożyczalni i czytelni dla dzieci i młodzieży, w gmachu głównym biblioteki na ulicy Franciszkańskiej 18, a także na naszych filiach, na filii numer 2 na Osiedlu Młodych, na filii numer 5 na ulicy Kraszowickiej oraz na filii numer 1 na ulicy Wrocławskiej. Natomiast młodzież gimnazjalną i ponadgimnazjalną zapraszam do zapisywania się w czytelni naukowej. To jest w gmachu głównym biblioteki na Franciszkańskiej 18. Jedni lubią, drudzy nie, bawić się w proroków. Myślę, że to nie zabawa była, bo kiedy Tomasz Lis pisał książkę A nie mówiłem, przewidywał pewne fakty, które znalazły się w dzisiejszej historii. Zachęcam Państwa do zakupienia książki i odwiedzenia księgarni Matras. Ja z Państwem żegnam się, zapraszam już za tydzień.